dorośli, a dla zgrzybów ich wiele, powtarzam, wiele innych. Ale może nie wszyscy wiedzą, że jest także atlas uczniów. Jest bardzo bogato ilustrowany, a poszczególne egzemplarze są dokładnie opisane. Ta klasyfikacja ułatwi nauczycielom orientację w środowisku uczniowskim. Oto nasza klasyfikacja. Odpisywacz zaciekły. Można się na niego natknąć przed lekcjami lub na przerwach. Jest to typ wyjątkowo przebiegły, sprytny, ale też ostro zwalczany przez nauczycieli. Należy więc do gatunków zagrożonych. Co ty robisz? Chciałbyś pisać? Nie. No nie byłeś taki. Nie, nie miałam. Jedynkę dostałem. Trudno. Męczennik lekcyjny. Typ najbardziej powszechny w klasach starszych. Łatwo go rozpoznać po znudzonej minie. Taki nigdy nie cieszy się z tego, że jest na lekcji. Wręcz przeciwnie, każda lekcja to pasmo udręk. No nie, znowu te lekcje. Po co wymyślili tą szkołę? Chyba po to, by zamęczyć biednych uczniów. Maruda lekcyjna. Gatunek bliski męczennikowi. Subtelna różnica między nimi polega na tym, że maruda potrafi zadręczyć nauczyciela ciągłym marudzeniem. O nie, znów te lekcje, już nie wytrzymam. Po co wymyślili tę szkołę? Chyba po to, że jest zamęczyć biednych uczniów. I te kartówki. Nie chcę się w ogóle uczyć, bo po co się w ogóle uczyć? Obgryzacz zaciekły. Typ bardzo pozwolony. Znamy wiele jego podgatunków. Klasyfikowany w zależności od tego, co obgryza. Tak gdy zje już śniadanie, zaczyna obgryzać byle co. To kredkę, to długopis, to ołówek obgryzie byle co. Bujak pospolity. Łatwo go rozpoznać po charakterystycznym sposobie siedzenia, polegającym na utrzymywaniu równowagi jedynie na dwóch, powtarzam, dwóch nogach krzesła. Ujawnie się wygląda za kołysanie mamusi. No proszę, a ten cały czas się boję. Pracuś szlachetny. No proszę Państwa, oto ulubiony typ w szkole. Proszę spojrzeć na jego nieskazitelny wygląd. Nienaganny strój, gładko zaczesane włosy, wreszcie wyprostowaną sylwetkę i wzorową postawę uczniowską. Nie muszę chyba dodawać, że ten typ objęty jest całkowitą ochroną, a jego uszkodzenia podlega surowej karze. Zaśmiecać haniebnie. Za to ten gatunek do rzadkości nie należy. Ślady jego pobytu są zawsze widoczne. A to jakiś papierek niewinnie upuszczony na ziemię, a to kopnięta w kąt butelka po soczu. A to jakiś ukrycek zostawiony pod ławką, celem jej użyźnienia oczywiście. Typ szczególnie znienawidzony przez panie woźne. Przychlast samoprzylepny, lubiany przez nauczycieli do czasu, zaś szkalowany przez uczniów z powodu swojej niepohamowanej skłonności do podlizywania się osobom wysoko postawionym. Mam na myśli oczywiście szanownych nauczycieli. Określenie samoprzylepny wzięło się stąd, że naprawdę trudno się takiego pozbyć. O proszę, już się zaczął przyczepiać. Odejdźże od nich przylepo, odejdźże! Pamiętacie sobie procesie szlachetnego, a od razu zorientujecie się, jakie cechy gatunkowe wyróżniają ten typ. Po pierwsze nie, po drugie obok. Można powiedzieć podgatunek. Kramatnik szybko strzelny, typ rozpowszechniony w klasach młodszych. Pojawia się wtedy, gdy nauczyciel zadaje pytanie. Kramatnik reaguje natychmiast i nauczyciel dokończy swoje pytanie. To nie już wyrywa się do odpowiedzi. Zawsze. Bałem, że taki to potrafi nauczyć. Czytać na nauczycielskich myślach. Kiedy urodził się... Ja w 20 wieku! Kto? Kopernik? Kto to przecież?
Unikat trafiony, całkowite przeciwieństwo granatnika. Cały czas stara się unikać wzroku nauczyciela, patrząc w dal albo chowając się za plecami innych. Nauczyciel musi się bardzo starać, aby w końcu potrafić i wywołać do tablicy. Do odpowiedzi przyjdzie Macie! Wredniak rzadki. O, na takiego się natknąć to jest pewne. Proszę sobie wyobrazić ucznia, który nie kłania się nauczycielom. To właśnie wredniak. Na szczęście rzadki. Gdy takiego spotkamy na ulicy, będziemy pewni. Będzie udało mi się zrobić. Żarłacz śniadaniowy. Gatunek, który sam przyczynia się do samounicestwienia. Żyje w ciągłym stresie, gdyż boi się, że zostanie przyłapany przez nauczyciela, kiedy pokryją mu zjada śniadanie albo inną przekąskę w czasie lekcji. Skończy z żołami żołądka. Oj, skończy! Maślak ślimaczny. Nie jest pewny, czy zdąży się tu pokazać, bo jak sama nazwa wskazuje, ma on tempo, ale chyba jednak go zobaczymy. Tak, leczę się już. Niedługo tu będzie. No nie, niestety czas twój minął. Może na inny raz. Kumorzuj wykrętny. Nieustannie żuje gumę, wykręcając przy tym wozie we wszystkie strony świata. Czy myślicie, że to już całe, a teraz byśmy sobie przepraszam, uczniów? Na pewno. Niestety, typy nie doczekały się jeszcze naukowego omówienia. Wystarczy wspomnieć chociażby o upiorku nauczycielskim, żywaczu, przeciągłym peksie utrapionej chichotku dwulicowym i tak dalej. Ale to już osobny temat na całą encyklopedię typów uczniowskich. Ja sam nadal będę prowadził badania, a ich rezultaty poznacie niebawem. Dziękuję za udział w prelekcji. Do widzenia.